jak będzie wyglądać religia przyszłości. Wybitny izraelski historyk Yuval Harari uważa, że zmiany technologiczne wpłyną na całkowitą przemianę sfery wierzeń religijnych. Jedną z nowych religii będzie według niego technohumanizm. Wiara w to, że komputery o potężnej mocy, odkrycia z dziedziny genetyki czy zaawansowana biologia zapewnią człowiekowi boski status. Technohumanizm opiera się na tradycyjnym humanizmie, który wiarę w Boga zamienił na wiarę w człowieka. Zdaniem Harariego nowożytny humanizm zdetronizował tradycyjne religie. Nie tylko przestały one odgrywać wiodącą rolę w życiu społecznym i politycznym, ale straciły też twórczy charakter. Choć dawniej chrześcijaństwo, islam czy judaizm organizowały i wypełniały każdą dziedzinę życia, to współcześnie nie tworzą już ważnych wynalazków czy prądów ideowych. Nie mają już mocy przewodzenia ludzkości. Według Harariego Bóg naprawdę umarł, a jego miejsce zajął humanista. Poszukuje on sensu życia, opierając się na własnej woli, doświadczeniu i uczuciach. Nie odwołuje się do idei boskiego planu czy kosmicznego porządku. Dzięki humanizmowi człowiek zajął miejsce w samym centrum świata, a technohumanizm, zdaniem jego wyznawców, miejsce to potwierdzi, a nawet wzmocni. Już dziś rozwój nauki obiecuje nam w przyszłości szczęście, nieśmiertelność i nieograniczoną władzę nad światem. Szczęście mamy osiągnąć poprzez stymulowanie chemii naszego organizmu, aby dostarczała nam przyjemnych bodźców w dowolnej ilości i natężeniu. Nieśmiertelność to bardzo długie, a może nawet nieograniczone trwanie naszych organizmów. A wszystko dzięki medycznym technologiom przyszłości i zmianom genetycznym, które zlikwidują choroby w zarodku. Władzę nad światem zapewnią nam poddane naszej woli roboty, które ujarzmią naturę. Dzięki integracji ludzkich ciał z nowoczesnymi komputerami zyskamy niemal nieograniczone możliwości. W ten sposób Homo sapiens wchłonie wszystkie atrybuty tradycyjnych bogów i przemieni się w Homo Deum. Ale czy rojenia technohumanistów mogą się naprawdę ziścić? Czy te obietnice nie przypominają naiwnej wiary w postęp, jaką żywili ludzie jeszcze 100 lat temu? Czy antropocentryzm może przetrwać rozwój technonauki? I czy tradycyjne religie naprawdę umarły, jak głosi humanistyczna pycha? Zdaniem Harariego może zostać tak zwany dateizm, czyli religia danych. Nowym przedmiotem czci będzie w niej informacja, a formą kultu rozszerzanie nieograniczonego i niczym nieskrępowanego dostępu do danych. Choć dateizm wydaje się abstrakcyjny, to ma już pierwszego męczennika. Jest nim amerykański programista Aaron Swartz. 26-latek bezpłatnie udostępnił w sieci setki tysięcy artykułów z płatnego serwisu internetowego poświęconego nauce. Kiedy wytoczono mu proces o piractwo, popełnił samobójstwo. Zostawił po sobie manifest, w którym nawołuje do swobodnego przepływu informacji. Według dateistów wszystko, co dzieje się w świecie, można sprowadzić do algorytmu. A samo życie do przetwarzania danych. Ich zdaniem to przepływ informacji powoduje powstawanie nowych wynalazków i wstrząsów społecznych przeobrażających świat. Celem istnienia jest więc stworzenie takiej sieci wymiany informacji, aby objęła ona wszystko i wszystkich. Z niej wyłoni się wyższa inteligencja, niezawodna i niemal wszechwiedząca, choć pozbawiona ludzkiej świadomości. Sztuczna inteligencja będzie doskonalszą od człowieka formą istnienia. I choć może ona zniszczyć człowieka, to dateistom nie żal Homo sapiens. Nasz gatunek sam wyewoluował przecież w pewnym momencie dziejowym z niższych form życia, przekonują. Jego trwanie to zaledwie drobna fala w przepływie danych. Dlatego powinien on oddać władzę wyższym od siebie istotom. Takie są prawa postępu. Dateizm jest niezgodny nie tylko ze starymi religiami ludzkości, ale i z humanizmem oraz technohumanizmem. Centralne miejsce człowieka w świecie i służebna rola technologii to z jego punktu widzenia naiwne, romantyczne przesądy. Nie ma możliwości, aby w przyszłości mogły się one utrzymać. Choćby dlatego, że opierają się na wierze w istnienie wolnej woli. Tymczasem, jak uważa Harari, współczesna nauka dowodzi, że ludzkie działania wynikają z szeregu reakcji w naszych mózgach, a nie ze swobodnych decyzji.
Ma to potwierdzać także teoria ewolucji, która zakłada, że wszystkie nasze zachowania to nieuświadomiona troska o przeżycie i przedłużenie gatunku. Ale czy ludzie to rzeczywiście jedynie algorytmy, a życie to przetwarzanie danych? Czy wolna wola naprawdę nie istnieje? Czy możliwe jest powstanie wyższej, nieograniczonej sztucznej inteligencji? I co by się stało z rządzonym przez nią światem?